Cześć! Bardzo dużo osób zwraca się do mnie z pytaniem, jak uczyć się słówek, a w szczególności jak rozwijać słownictwo w dziedzinie, w której no, ta osoba na co dzień się porusza. Tutaj mam parę ciekawych informacji. Najciekawszą jest to, iż skupianie się na słówkach niekoniecznie jest najlepszym wyjściem z sytuacji, ale zrozumiałe to jest, że osoby te komunikują. Paraliżuje mnie lęk przed tym, że czegoś nie zrozumiałem, nie zrozumiałam. Na przykład słyszę wypowiedź, zasadzam się na jednym słowie, którego nie rozumiem, blokuję się. Być może jesteś właścicielem firmy, przedsiębiorcą, menedżerem, kierownikiem, specjalistą w danej dziedzinie, może jesteś nauczycielem, asystentem, dyrektorem jakiegoś działu. Wszędzie istnieje słownictwo. Pytanie, jak to słownictwo poszerzać, pogłębiać i to w tak praktyczny sposób, aby to nie było non-stop takie męczenie się w tym, aby coś na siłę zapamiętać. Pracujesz w firmie produkcyjnej, a jesteś odpowiedzialny za relacje z kontrahentem, być może zamawiasz coś, pracujesz z serwisem, chcesz się dogadać ze swoim kierownikiem, a może nawet z kolegami na linii produkcyjnej. Z czego to wynika? No, oni mówią w innym języku, nie są Polakami. Być może działasz w sektorze publicznym. Jesteś odpowiedzialny za tłumaczenie jakiegoś tekstu, a może za przekazywanie informacji, odbieranie telefonów. Może, odpowiedzialna jesteś za zajęcie się jakimś dokumentem, który jest istotny w Twojej pracy. Czy korzystanie z translatora Google to jest najlepsze wyjście? Ile czasu to zawiera? Jakaż to też jest satysfakcja, kiedy po prostu znasz słownictwo, szczególnie kiedy mówisz o słownictwie branżowym. A może pracujesz w sektorze usług? Jesteś odpowiedzialny za sprzedaż, może za kontakt z klientem, obsługę klienta, może reagujesz na jakieś zamówienia serwisowe. Cóż, sytuacji może być wiele. Masz partnerów, kontrahentów, jedziesz do klienta, musisz reagować. Klient do Ciebie komunikuje pewne kwestie, nie jesteś pewien. Wyłapujesz słowa, chciałabyś wiedzieć więcej, szczególnie, że masz poczucie, że to przecież słownictwo z Twojej branży. Słuchasz Amerykanów, słuchasz Anglików, tak zwanych native speakerów, umykają Ci pewne słowa, nie jesteś pewien. Być może to jest bardzo potoczny język. Co zrobić, żeby to słownictwo nie blokowało Cię? Jestem przekonany, że chcesz rozwijać się, chcesz rozwijać swoje słownictwo, chcesz podnosić swoje kwalifikacje. Jednocześnie sam udział w konferencjach i jakby nagromadzenie kontaktu z tym językiem, tam gdzie on jest na poziomie intensywnym, nie daje Ci jednak tej możliwości rozwijania się. Pytanie brzmi, jak to zrobić, żeby faktycznie nie być hamowanym przez to, że rozbijasz się o pewne pojedyncze słowa. Czy można to przepracować łatwiej? Czy można tutaj w tym względzie pójść do przodu? Właśnie dlatego przygotowałem dla Ciebie to wideo, które ma niejako ukierunkować Cię i zwrócić Ci uwagę na to, jak pozbyć się tych problemów. Niezależnie od tego, czy masz 28 lat, 37, 54 czy 65, obejrzyj to wideo do końca. Przekazuję informacje, w jaki sposób poszerzyć słownictwo biznesowe, a w ogóle przede wszystkim, jak sobie dać z tym radę. Obejrzyj do końca, ponieważ ten prezent jest naprawdę wartościowy. Z moim zespołem przygotowałem go. Dlatego zapraszam, abyś bardzo, ale to bardzo uważnie obejrzała ten materiał. Zanim przedstawię Ci kwestie merytoryczne, a przecież przede wszystkim na nich Ci zależy, powiem dwa słowa o tym, z czego wynika, że tutaj stoję przed Tobą, przed Wami. Otóż w roku 1985 wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, emigrowałem, gdzie przeżyłem 20 lat. Moja historia zaczęła się we Włoszech, bo przez Włochy jechałem, nie znałem ani słowa po włosku. Zabrało mi około tygodnia czasu, żeby doprowadzić swój język włoski do takiego poziomu, w którym mogłem zacząć pracować tam, gdzie była potrzebna znajomość języka włoskiego. Opracowałem wtedy metodę dochodzenia do takiego stanu. I powiem wprost, mimo że może to być uważane za takie trochę kokietowanie, ja nie mam talentu, nie mam ogromnej pamięci i talentu do uczenia się języków, ale dałem radę. Dlaczego? Przyjąłem pewien system. Następnie wylądowałem w Teksasie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zacząłem pracować i język angielski, który już znałem wcześniej, okazywał się bardzo często niewystarczający. Przechodziłem przez tę samą drogę, przez którą Ty dzisiaj przechodzisz. Chcesz poczuć się pewniejszy, pewniejszy. Przeniosłem się do Chicago. Tam zacząłem pracę w banku. Dosłownie w pierwszym tygodniu posadzono mnie w okienku i obsługiwałem klientów. Co się okazało? Mimo tego, że nie znałem języka angielskiego w sposób perfekcyjny, dawałem sobie radę.
I tam zaczynałem dojrzewać do tego, aby zrozumieć, o co naprawdę chodzi, jeśli chodzi o rozwój języka, bo uczyłem się angielskiego i innych języków wcześniej w Polsce. Nagle okazało się, że wiele tych tematów, które przepracowywałem, kompletnie do niczego nie były mi potrzebne. Ale były mi potrzebne pewne kwestie, które były zasadnicze. No i jak to się skończyło? Skończyło się w ten sposób, że założyłem bardzo szybko swoją własną firmę i ta firma w końcówce swojej działalności, a właściwie w drugiej części, zaczęła działać na ogromnych obrotach. Ponad 60 tysięcy osób przeszło przez instytucję edukacyjną, której nazwa była Academy of Business and Career Development, czyli była to instytucja edukacyjna, w której z tych 60 tysięcy osób połowa przeszła przez język angielski. W ciągu dosłownie 3 miesięcy ci ludzie od zera, którzy uczyli się tam, dochodzili do takiego punktu znajomości i umiejętności operowania językiem, że dostawali pracę z językiem angielskim, no, żyli na ziemi amerykańskiej. Tę wiedzę przekładamy dzisiaj na system, który prezentujemy i z którego korzystają już dzisiaj dziesiątki tysięcy osób na całym świecie. Mówię tutaj o Polakach. Dzisiaj dwie firmy, Quest Change Managers i Quest for English, to firmy, które wykorzystują tę wiedzę z przeszłości. A dlaczego to robimy? Ponieważ naszą motywacją jest pasja do tego, aby Ciebie zaskoczyć, że pomimo tego, iż wiele lat uczyłaś się języka angielskiego i w Tobie jest pewna blokada, ten perfekcjonizm, zatrzymywanie przez nauczyciela przy każdym błędzie, który nas hamuje, blokuje, ta świadomość, że trzeba się dużo uczyć, żeby się nauczyć, to wszystko nas motywuje do tego, żeby doprowadzić Ciebie do przełamania tego takiego obrazu trudnej, ciężkiej drogi, żeby nauczyć się języka angielskiego. Dzisiaj skupiam się jednak na słownictwie. To co zrobić, żeby poznać słownictwo w swojej branży i żeby zacząć poruszać się, komunikować się w języku angielskim, żeby pojedyncze słowa mnie nie blokowały, a jednocześnie tak, aby jednak wykazać kompetencje językowe, szczególnie w dziedzinie, w której operujesz na co dzień. A więc słówka słownictwa. Podstawowym komunikatem dla Ciebie jest komunikat następujący. Wszędzie tam, gdzie pracujesz w danej branży, słownictwo, które jest potrzebne, to fachowe słownictwo, jest najprostszym obszarem językowym, jaki jest. Dlatego, że z mojego doświadczenia nie ma branży, w której więcej niż 50 słów to są słowa kluczowe, które są potrzebne do tego, żeby operować w danej branży. No oczywiście ja nie mówię, że ktoś będzie lekarzem, bo powiedzmy, że to słownictwo musi być o wiele szersze. Ale jeżeli pracujesz na przykład w usługach, serwis, jeżeli pracujesz w biurze, robisz jakąkolwiek pracę, wykonujesz asystenta w biurze, zajmujesz się sprzedażą, jest 50 fachowych słów dotyczących Twojej branży. No powiedzmy, że to jest w Stanach Zjednoczonych tak zwana kontraktorka, tak? Budujesz, montujesz kuchnię, budujesz przybudówki, remontujesz różne rzeczy. Nie potrzeba więcej słownictwa fachowego. Natomiast jest inny typ słownictwa, który może nas blokować. To jest ten typ słownictwa, który udrażnia komunikację, a nie same słowa fachowe. Tak? Jeżeli w języku angielskim shingle, no sprawdźcie sobie, co to znaczy. To jest jakieś słowo, tak? To tego słowa fachowego nauczysz się bardzo szybko. Ale jeżeli ktoś do Ciebie przyjdzie i powie don't beat around the bushes, to już jest zwrot. I teraz tego zwrotu używa się dosyć często. Jeżeli ktoś powie I'm overwhelmed, to w tym momencie jest to słowo, ale jest to pewien zwrot. To jest zwrot, który w bardzo krótkich trzech słowach przekazuje stan osoby lub jakby kierunek, ideę tego, co ona chce zrobić. I teraz, jeżeli ja wiem o tym, że istnieją już dwie grupy słów, słownictwo fachowe, to na słownictwie fachowym skupiam się w ten sposób, iż wypisuję sobie te 50 słów. Skupcie się na 50 słowach w swojej branży, tak? No załóżmy, że ktoś sprząta apartamenty. Dosłownie jest 50 słów kluczowych, które będą potrzebne. To są oczywiście nazwy środków do czyszczenia, to są nazwy części mebli, powiedzmy wyposażenia mieszkania. I tego nie jest więcej niż 50. Jeżeli zdasz sobie z tego sprawę i zrobisz listę i zaczniesz tym obracać, okazuje się, że to jest o wiele prostsze. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to są pewne zwroty, które są powiązane z wykonywaniem tych czynności. Jeżeli masz słowo timing, tak? To jest your timing is important, tak? Czyli to, jak sobie ułożysz w czasie swoje działania, bo to jest timing.
to jeżeli ty zdasz sobie z tego sprawę, że to należy do 30 zwrotów udrażniających komunikację i wstawisz sobie to w listę tematów, które masz opracować, to masz w tym momencie tak, 50 słów fachowych i do tego dochodzi 30 zwrotów, które udrażniają komunikację. Ja mam zamiar za chwileczkę pokazać kilka tych zwrotów po to, no, żebyś poczuła, o co mi chodzi. I teraz, jeżeli zawężysz swoją edukację do tych zwrotów, okazuje się, że to zaczyna być relatywnie proste. I teraz, kolejna informacja, mianowicie, naprawdę nie jest warto uczyć się słownictwa w języku angielskim na zasadzie wkuwania na pamięć. Owszem, te 50 słów fachowych możesz je poznawać i sobie ćwiczyć, ale one będą uczestniczyć w Twojej codzienności w czasie wykonywania pracy już od razu, więc one będą zapadać Ci w pamięć. Natomiast uczenie się słów ze słownika po to, żeby udrożnić swój angielski i to takich wybieranych na zasadzie takiej, że one są ważne, bo ich jeszcze nie znam, to jest błąd. Nie skupiaj się na wielu tematach, które Ci nie są potrzebne. Taką ścieżką, którą żeśmy przeszli w szkole, to była ścieżka pod tytułem nauczyliśmy się 30 słów na jednej lekcji, to po 10 lekcjach mieliśmy 300 słów. I powiem Wam jedną rzecz. Mianowicie po analizie tekstów w większości podręczników w klasycznej nauce, czy w szkole, czy w nauce akademickiej, okazuje się, że 60-70% słów, które są przekazywane na etapie wstępnym rozwoju języka angielskiego, są po prostu naprawdę nie na tyle istotne, żeby się ich uczyć na początku. Jest bardzo dużo dodatków, takich dopowiadajek, które po prostu nie mają sensu, a tylko niejako zaśmiecają nas umysł. A więc to skupienie się na słownictwie jest ważne, ale tylko bardzo zawężone. Natomiast, co jest ważne, jeżeli już masz zwroty, których chcesz się uczyć lub słowa, które chcesz się uczyć, pamiętaj, podstawowa rzecz, ucz się ich w kontekście. I tutaj bardzo ważnym elementem jest tak zwana metoda kolokacji. Co to jest kolokacja? Jeżeli mam dane słowo i będę się chciał nim porozumiewać i będę chciał także doprowadzić do sytuacji, w której to słowo zapadnie mi w pamięć, to najlepiej będzie, jeżeli ja to słowo użyję na przykład w 5-6 różnych kontekstach i to te konteksty zbuduję sobie sam. Czyli ucząc się danego słowa, za chwileczkę dam przykład, po prostu wkomponowuję w bardzo różne układy słowne i dzięki temu nie skupiam się na tym słowie, ale skupiam się na tym układzie słownym. I dzięki temu właśnie pozostaje mi to słowo w pamięci, jeżeli ja go użyję kilka razy. I teraz pokażę kilka przykładów. Oczywiście przykładów, które pomagają w drożności językowej, ale tej drożności takiej charakterystycznej dla słownictwa biznesowego, pracy z drugim człowiekiem, przepływu informacji, wskazówek, kooperacji. Mamy taki zwrot jak to put on hold. Ja będę się wspierał tekstem. Co to znaczy to put on hold? If you are talking on the telephone and put someone on hold, you ask them to wait. Tak? Jeszcze raz posłuchajmy. To put on hold, to put somebody on hold. You don't want to talk, you want somebody to wait on the phone. I teraz to, co tłumaczę, tłumaczę w języku angielskim zwrot, o którym mogę powiedzieć po polsku. Polacy w Stanach Zjednoczonych mówią włożyć kogoś na hold, tak? Ale tu chodzi o to, że poprosić, aby poczekał. The receptionist put me on hold while she searched for my file. I teraz, jeżeli ja wiem, bo tłumaczę sobie ten zwrot, to put on hold. Co to znaczy w danym momencie? Pytanie brzmi, jak to zapamiętać? No, zaczynam sobie kombinować. Dlatego mamy zwrot, który brzmi następująco. The receptionist put me on hold while she searched for my file. Ta? Recepcjonistka włożyła mnie na hold, czyli poprosiła mnie, abym poczekał na telefonie w czasie, gdy szukała jakiegoś tam, jakichś moich dokumentów. I teraz uwaga. Skąd ten tekst mogę wziąć? I tutaj jest bardzo konkretna porada. Jeżeli macie taki zwrot to put on hold i tu proszę o to, abyś zrobiła to normalnie za chwileczkę, weź sobie wujka Google'a i wpisz zwrot to put on hold i w momencie, kiedy to zrobisz, odrzuć wszelkiego rodzaju informacje dotyczące definicji i tak dalej, tylko poszukaj gdzieś tam poniżej tekstu, gdzie ten zwrot jest użyty. I teraz, kiedy przeglądniesz sobie to, okaże się, że ten tekst został w Google'ach w wielu dokumentach użyty i w ten sposób wyłapiesz sobie to z kontekstu. Ale to jest tylko jedna droga, ale druga droga to jest taka. Na przykład ja sobie wyobrażam, że yesterday Mary put me on hold and I was waiting for 2 minutes. Co ja teraz zrobiłem? W
wspomniałem sobie, że wczoraj czekałem na telefonie, bo mnie poprosiła, żebym poczekał mail, prawda? Na przykład. Ale mogę też zacząć sobie powiedzieć w ten sposób. Nie lubię, kiedy ktoś każe mi czekać na telefonie. No wiemy, że czekać na telefonie to jest to put on hold. I don't like the moment when somebody puts me on hold. Prawda? I tutaj taka jest uwaga, ja teraz powiedziałem put me on hold, no bo to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, ale co się stanie, kiedy ja się pomylę i powiem put me on hold? No to co z tego? Nic się nie stanie, nie zwracajmy uwagi na te elementy gramatyczne, bo one nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Pamiętajmy o tym, mówić po angielsku dobrze, to znaczy mówić komunikatywnie, a poprawnie to jest drugorzędna rzecz i ona czeka Cię w przyszłości. I teraz pytanie brzmi, w jakim jeszcze kontekście możesz użyć słowa to put on hold? No, możesz na przykład wyobrazić sobie sytuację, że jutro poproszę Kasię, żeby poczekała na telefonie specjalnie, aby to poćwiczyć, prawda? I wtedy ja mówię tak, I am going to ask Kathy, no i właśnie, to be put on hold, aby poczekała na telefonie, bo to jest ten zwrot. I teraz, jeżeli ja użyję kolejnego zwrotu, at the end of the day, i teraz at the end of the day to jest idiom. No skądś go będę miał? No będę miał go z wujka Google'a i on oznacza, że na końcu, że gdzieś tam w wyniku czegoś, at the end of the day, może to oczywiście oznaczać też, że ja mogę powiedzieć at the end of the day I'll meet Peter, ale at the end of the day, kiedy mówię na przykład o danym projekcie, pracujemy nad czymś, at the end of the day the results will talk to you. Prawda? Na końcu tego wszystkiego rezultaty będą mówić do Ciebie. I w związku z tym ten zwrot at the end of the day. I teraz at the end of the day ja mogę użyć w bardzo różnych kontekstach. Na przykład at the end of the day I will learn about quality of the school when my kid gets a job. Good job. Prawda? Czyli na końcu dnia, co znaczy, że gdzieś tam w przyszłości dopiero poznam to, jaka to była szkoła, po tym, czy moje dziecko dostanie pracę. W związku z tym, jeżeli ja mam taką sytuację, że moje dziecko szuka pracy, ja teraz użyję to w kontekście, ten zwrot at the end of the day zostaje mi w głowie. Popatrzmy, co tutaj mamy. After considering everything, it's great to build your network, Graham, but at the end of the day your success as a salesman is about making sales, tak? Gdzie było powiedziane, fajnie jest budowanie networku, Graham, ale tak naprawdę na końcu your success as a salesman is about making sales, czyli nie budowanie networku, ale to właśnie jakie będziesz miał efekty w sprzedaży będą świadczyć at the end of the day będzie tym rozliczeniem. I teraz jak ja sobie to ułożę we własnym kontekście okaże się, że tam pojawia się zapamiętywanie bez wkuwania, bo to jest ważne. I teraz, jakie mogą być zwroty biznesowe? Posłuchajmy. Red tape, formalności, papiery. Red tape, biurokracja. Get the ball rolling, oznacza to rozpocząć coś. Na przykład nowy projekt. Ktoś do kogoś mówi, get the ball rolling. I teraz pytanie, kiedy użyję takiego zwrotu? Przychodzę do Marka i mówię, Mark, get the ball rolling, we have no time. Okay? We cannot wait anymore, prawda? Jedź tym tekstem, jedź tym tematem, jedź tym projektem, prawda? Kolejny zwrot, state of the art. State of the art to jest najnowocześniejszy, taki o najwyższym poziomie. I teraz, I do have a state of the art equipment, radio equipment albo car, tak? Jeżeli ja zacznę używać w kontekście adekwatnie do mojej sytuacji, wtedy pokazuje mi się nie ten zwrot, ale pokazuje mi się to otoczenie, czyli to jest właśnie ta kolokacja, a zwrot pozostaje mi w głowie. I tego Wam życzę w nauce słownictwa. I teraz mógłbym Wam jeszcze pokazywać wiele metod, tylko że po co? Weź sobie 50 słów ze swojego podwórka, słów pojedynczych. Ty mi obróć, będzie Ci życie pomagało, bo pracujesz. Weź sobie 30 zwrotów, takich jak przed chwileczką powiedziałem, a następnie ułóż sobie ścieżkę taką, żeby codziennie 2-3 zwroty przepracować na piśmie, ale ułóż sobie po 5-6 zdań z tym konkretnym zwrotem. I te zdania, przynajmniej połowę z nich, muszą odnosić do Twojej rzeczywistości. Zobaczysz, co się będzie działo. Za kilka dni pójdziemy zdecydowanie dalej. I to będzie petarda. Póki co dotrzymujemy słowa. Mamy dla Ciebie prezent. A właściwie nie tylko prezent, ale prezent z niespodzianką. Zacznę od opisania niespodzianki. Przez ostatnie pół roku przygotowywaliśmy z moim zespołem coś, co jest ewenementem w skali światowej. Pierwszy w świecie wideo program edukacji biznesowej Business English. Już niebawem odbędzie się oficjalna premiera wideo programu Business English. Co to za program? Jak już wspomniałem, wideo plus audio. Ponad 200 ćwiczeń, lekcji, wykładów wideo, które mają za zadanie osiągnąć jakby dwa
obszary. Pierwszy to jest rozwój Twojego języka angielskiego biznesowego. I tu uwaga, bardzo ważna kwestia, na dwóch poziomach językowych. Na tym średnio zaawansowanym, zielonym, jak i na poziomie czerwonym, czyli tym bardzo zaawansowanym. A więc w zależności od tego, na jakim jesteś poziomie znajomości języka angielskiego, będziesz mógł, mogła korzystać z tego programu. Ale uwaga, jednocześnie ewenement tego całego programu polega na tym, iż jest to także niezwykle nowoczesny podręcznik i wideoprogram pokazujący wiedzę biznesową z najwyższej światowej półki wiedzy, która jest adekwatna do sytuacji tej, która dzisiaj jest na rynku. A więc nie wiedzy akademickiej, wiedzy niezwykle praktycznej i przekładalnej na życie. To naprawdę coś, co zaskakuje, kiedy dostajesz to w ręce, kiedy obejrzysz to. Wszelkiego rodzaju testy, które robiliśmy z ludźmi, którzy zapoznawali się z tym, pokazywały ich ogromne, pozytywne zaskoczenie. Zaskoczony będziesz także i Ty.